Księdze kaznodziei mamy powiedziane na temat Słowa Bożego i na temat słów mędrców, takie słowa, 12 rozdział, 10 werset. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa 12 rozdział Księgi Kaznodzieja, 10 werset. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe. Dał je jeden pasterz. Śpiewaliśmy właśnie o pasterzu i ta dobra pasterska troska o nas zapewniła nam Słowo Boże, które jest darem od Boga, żebyśmy nie chodzili w ciemności. I pierwsze miejsce, które odnośnie tego, w jaki sposób do tego tematu, w którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj się zajęli, podejść, to jest Łukasza, pierwszy rozdział. Łukasza, pierwszy rozdział, 31, od 30 wersetu. Widzimy tutaj zwiastowanie do Marii, które było wypowiedziane przez anioła. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. I tu pokazuje nam te cztery wersety jedną zapowiedź, a w zasadzie od 31 wersetu, która już wiemy, że spełniła się dosłownie, 31 werset. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Tak się stało i tego nikt nie podważa. To mówi nam o pierwszym przyjściu Pana Jezusa. Natomiast 32 i 33 werset niestety jest podważany jako dosłowny i jest to źródłem zgorszenia niszczącego wiarę wielu ludzi. Mówi się, że to należy rozumieć w sposób alegoryczny albo w sposób przypisujący różnego rodzaju uduchowienia. Natomiast Słowo Boże tak tego nie przedstawia. Tak samo jak dosłowne było to, że Jezus został poczęty w Marii, w łonie dziewicy i została tutaj ta sytuacja w pełni sfinalizowana, że urodził się Syn o imieniu Jezus. Tak samo On będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i będzie czas, kiedy będzie na tronie ojca jego Dawida i będzie królował nad domem Jakuba, konkretnie Jakuba, nie Kościoła, na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Słowo Boże należy w kwestii tego rozumieć bezpośrednio, dosłownie, literalnie. Nawet jest taka anegdota, w której Żyd rozmawiał z takim chrześcijaninem, który powątpiewał w dosłowność 32 i 30 wersetu. I ten Żyd mówi: jak rozumiesz, że ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i że będzie na tronie Dawida i że będzie królował nad domem Jakuba na wieki? Na to ten chrześcijanin, omamiony takim duchowym podejściem do Pisma, mówi, że to jest alegoryczne i że to nie jest dosłowne, że to odnosi się do panowania Chrystusa nad Kościołem lub innego rodzaju interpretacje mu podał. Na to Żyd mówi:
to również ja nie czuję się zobowiązany do tego, żeby uważać, że Jezus był dosłowny, że urodzenie było z dziewicy i że było poczęte po prostu tak, jak jest w 31. Jeśli ty czujesz się zwolniony z dosłowności 32 i 33 wersetu, to ja czuję się zwolniony z dosłowności 31. I tak niszczona jest przez diabła wiara wielu. Diabeł rzadko kiedy przychodzi wprost i mówi, o co mu chodzi. Najczęściej atakuje nie bezpośrednio. On nie powie, zawierajcie związki jednopłciowe. On nie powie, żeby siostry zostawały pastorami i nauczały z kazalnicy na samym początku. On najpierw powie, nie nakrywajcie głowy w czasie modlitwy, to jest kulturowe. I może niech bracia noszą strój niewieści, a kobiety niech noszą strój męski. To jest stary zakon. Ale jeśli on wytrąci nam to takie narzędzie interpretacji pisma, to wtedy nie mamy również narzędzia do tego, żeby powiedzieć coś przeciwko temu, żeby mogły być jednopłciowe związki nazywane bluźnierczo małżeństwem. Albo nie mamy wtedy narzędzia, żeby powiedzieć, że dalej Słowo Boże mówiące, że niewiasta na zgromadzeniach niech milczy, ma jakąkolwiek moc, bo już jeśli byśmy sobie pozwolili powiedzieć, że to jest kulturowe, to czemu to nie jest kulturowe? Nie, Słowo Boże nie jest ani kulturowe, ani nie jest alegoryczne. Ono jest bezpośrednie i dosłowne, a czasami, jeżeli nie jest, to wyraźnie jest powiedziane, że ma znaczenie duchowe. Tak jak widzimy to na przykład, gdy Pan Jezus mówi, że z Jego wnętrza wypłyną wody żywe i werset dalej jest powiedziany, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Czyli bezpośrednio Pismo troszczy się o to, żeby od razu dać wyjaśnienie. Albo gdy mamy historię z Galacjan, gdy jest powiedziane o Hagar i jest powiedziane o Sarze, jest powiedziane o ich dzieciach i wiemy, że te zdarzenia fizycznie, faktycznie miały miejsce, ale na te fizyczne, faktyczne wydarzenia również apostoł nakłada duchowe znaczenie symboliczne. Więc fizyczne, literalne, bezpośrednie rozumienie jest zawsze jako pierwsze. I nie dajmy sobie tego wyrwać, zwłaszcza przy studiowaniu Słowa Bożego dotyczącego obietnic Bożych. Jeżeli sobie damy ukraść, że to jest bezpośrednie i dosłowne, to na jakiej podstawie wierzymy, że jesteśmy zbawieni? Przecież Słowo Boże mówi, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli to uduchowimy, zostajemy z niczym. Zostajemy ograbieni, ślepi i nadzy. Nie mamy nic. Pierwsze miejsce, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj wzięli pod uwagę, to jest pierwsza Mojżeszowa. I to będzie się odnosiło do przyszłego stanu, jaki Bóg przygotował dla swojego ziemskiego ludu. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, pierwszych 7 wersetów. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, od początku. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją, Saraj, i Lota, bratanka swego,
i cały ich dobytek, którego dorobili się, i służbę, którą nabyli w Haranie. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej i przybyli do Kananu. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł: ziemię tę dam potomstwu Twemu. Wtedy zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Więc widzimy wyraźnie obietnicę Bożą opartą tylko i wyłącznie na prawdomówności Boga. Bo warunek, który był postawiony Abrahamowi, wyjdź, już został spełniony. Tu nie ma dodatkowych żadnych elementów, poza tym, że Bóg jest wierny. I będzie czas, kiedy ta ziemia zostanie dana potomstwu Abrahama. Potomstwu, które się wywodzi z lędźwi Abrahama. Bez jakiejkolwiek wątpliwości, bez jakiejkolwiek tutaj możliwości zastanawiania się nad tym, co Bóg zrobi, żeby tak się stało. Także mamy piątą Mojżeszową, czyli drugiego prawa księga lub powtórzonego prawa, choć nie jest ono tak do końca powtórzone, ono jest nieco inne niż w drugiej księdze Mojżeszowej, stąd którego prawa jest lepsza nazwa. 30 rozdział. Pierwsze wersety 30 rozdziału. To jest strona 229 w Brytyjce. Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca spośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój. I stamtąd cię zabierze i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie. I posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwym i liczniejszym od twoich ojców. I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. Włoży zaś Pan, Bóg twój, wszystkie te przekleństwa na twoich nieprzyjaciół i na tych, którzy cię nienawidzili i prześladowali. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję. Obficie obdarzy cię Pan, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk, w twoim potomstwie, w rozpłodzie twojego bydła, w plonie twojej ziemi, gdyż Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, Boga twego, i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. Jednoznacznie widzimy tu obietnicę Bożą warunkową od posłuszeństwa Izraela, czyli tych, którzy są cielesnymi potomkami Jakuba. I jednoznacznie widzimy, że jest to tutaj obiecane, że oni zostaną przywróceni z krańców ziemi. Niestety wiemy, że historia pokazuje, że ten lud trwa w ostrej niewierności, i to warunkowe
przymierze, to warunkowe przyobiecanie nie ma szans się odbyć na zasadach tego powtórzonego czy wtórego prawa. Jest to smutna rzecz, bo grzesznik, każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas jest po prostu słaby w tym, żeby być wiernym. I na całe szczęście my w chrześcijaństwie mamy dokładnie odwrotną kolejność. Najpierw Bóg darowuje doskonałą ofiarę, najpierw Bóg darowuje odpocznienie, a potem my mamy z tego wydawać owoce. Natomiast tam na podstawie tego powtórzonego zakonu albo wtórego zakonu było to przedstawione w ten sposób, że widzieliśmy nawet to w porządku tygodnia. Najpierw pracuj, potem odpocznij. U nas jest najpierw odpocznij w Chrystusie, potem wydaj owoc. To jest dokładnie widoczne, że my zgromadzamy się w pierwszy dzień tygodnia, w niedzielę. Mamy najpierw odpocząć od swych prac i znoju i mamy być wolni w Chrystusie. I dopiero wtedy, mając nowe życie, gdy wszystko złożymy na swojego Zbawiciela, to jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać, będąc wolni od tego wszystkiego, co nas wiąże. Natomiast gdy chcielibyśmy odwrócić kolejność, to to zwyczajnie nie zadziała. Dlatego, że człowiek jest grzeszny, pełen upadków i wtedy popada w przekleństwo zakonu. Nie da się tego po prostu zrealizować. Kolejne miejsce to jest 2 Samuela. Siódmy rozdział, 12 werset. Tu mamy piękną obietnicę, to jest strona 339 w Brytyjce, 7 rozdział 2 Samuela, 12 werset. A gdy dopełnią się dni Twoje, zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. Jest to zapowiedź dana Dawidowi, o której widzieliśmy już słowa anioła z 1 rozdziału Łukasza, że na tronie Dawida zasiądzie cielesny, fizyczny potomek Dawida. Wiemy, że tym potomkiem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Tylko w Chrystusie jest możliwe i nasze zbawienie, i nasze wszystkie błogosławieństwa, ale pamiętajmy, że Bóg jest dobrym pasterzem i On również troszczy się o swój pierwszy lud, o lud izraelski, i zgotował dla również ziemskiego ludu wspaniałą przyszłość. My jesteśmy w zasadzie wyjątkiem od reguły. Nam Bóg podarował znacznie więcej niż tylko te rzeczy, które są obiecane Izraelowi. My mamy w Chrystusie pełnię błogosławieństw i mamy wszelkie niebiańskie błogosławieństwa w Panu Jezusie. Izrael ma te obietnice związane z ziemią, oparte na przymierzach. My, jak dzisiaj czytaliśmy, jesteśmy obcy przymierzom, bo z nami żadnego przymierza nie zawarto. Nam jedynie ofiarowano z miłości przebaczenie w Chrystusie, a w Nim mamy wszystko, wszelkie duchowe błogosławieństwa w niebios, w Panu Jezusie. I kolejne miejsce, które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to jest Psalm 89, 3 werset. Może od 2 wersetu. Tak. Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Ustami swymi będę głosił przez wszystkie pokolenia wierność Twoją. Rzekłeś bowiem, łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją. Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim. Przysiągłem Dawidowi, słudze swemu.
Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję na wszystkie pokolenia Sela. Znowu widzimy, że Dawidowi jest obiecane, że jego potomek cielesny będzie królował nad po prostu potomstwem Izraela. I jest to jednoznaczna obietnica związana z tym, co Izrael ma również na podstawie ofiary Pana Jezusa. Dlatego jest powiedziane o nas, że my jesteśmy sługami nowego przymierza. My jesteśmy tymi, którzy nie są częścią nowego przymierza, bo tam jest takie słowo, które na nasz język można by przetłumaczyć jako kelner. Kelner podaje posiłek, ale nie dosiada się do tego posiłku. Może podać najwspanialsze potrawy, ale jest usługującym. My jesteśmy sługami, kelnerami nowego przymierza. To jest trochę odwrócenie tej historycznej sytuacji, kiedy to Izrael dla nas zachował Pisma Święte Starego Testamentu. Oni w pełnej wierności Bogu dbali o to, żeby Stary Testament, wszystkie pisma Starego Testamentu, 39 ksiąg w nieskazitelności do nas dotrwały. Gdyby nie ich służba wierna w tym zakresie, nie mielibyśmy Starego Testamentu. Oczywiście Bóg znalazłby inny sposób, ale tak zdecydował i tak zostało to zrealizowane, że było w wierności przechowywane, przepisywane z pełną pieczołowitością. A teraz my jesteśmy tymi, kiedy Izrael jest w pełni niewierny, a my jako poganie mamy tą wolność i część Izraela, bo czytaliśmy w liście do Rzymian, że przecież Paweł też jest Izraelitą i wielu Izraelitów też uczestniczy w tych nowotestamentowych, związanych z chrześcijaństwem, błogosławieństwach, ale na zasadzie przyłączenia do Kościoła, a nie na zasadzie części bycia częścią Izraela. Więc kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 31 rozdział. I tutaj widzimy już całkowicie odmienioną sytuację, kiedy Bóg najpierw bardzo mocno karci Izraela przez praktycznie całą księgę Jeremiasza i podobnie w Izajaszu się to odbywa i w Ezechielu. Padają wręcz takie słowa, w co mam was bić? Nie ma już za bardzo w co. To nic nie pomaga. I to jest po prostu taki stan Izraela wyjątkowo zły. Tak samo ludzkość generalnie w całości jest niepoprawna. Jak widzimy zaraz po potopie, to Bóg zdecydował, że nie będzie powtórki potopu ani czegoś podobnego. Z tego powodu, bo myśli serca człowieka są ustawicznie złe. Po prostu, skoro nie da się tego poprawić, to Bóg zdecydował, że całość musi się oprzeć na Nim. Gdy została wykazana nasza całkowita niezdolność, to jest miejsce do działania łaski Bożej. Łaska Boża ma to do siebie, że zupełnie jest niezasłużona. I jest całkowicie oparta na miłosierdziu Bożym, niezależnie od tego, jaki jest ten, kto tą łaskę otrzymuje. Nie mamy się czym chlubić, bo cała chluba jest w Bogu. I to będą słowa 31 rozdział Jeremiasza, strona 850, 851 w zasadzie. I to będą słowa od 31 wersetu. To już 852 strona. Jeremiasz, 31 rozdział, 31 werset. Jest to obietnica złożona Izraelowi na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan.
Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, mimo wszystko, co uczynili. Więc widzimy jednoznacznie, że Bóg tutaj powołuje się na to, co się powołał Pan Jezus również, gdy mówił, że prędzej niebo i ziemia przeminą, niż minie choć jedna kreska z zakonu. Że to jest tak trwałe, jak słońce nad nami, jak fundamenty ziemi w dole. Tak pewne jest, że Bóg nie naruszy swojego przymierza z Izraelem i Judą. To, że to jest w pełni dosłowne, a nie alegoryczne rozumienie, kim jest Izrael, pokazuje nam już to sformułowanie z domem izraelskim i z domem judzkim. Jeszcze może różnego rodzaju kombinatorzy interpretacyjni chcieliby to uduchowić, gdyby było samo Izrael. Ale nie da się tego już zrobić, gdy jest z domem izraelskim i z domem judzkim. Jednoznacznie to jest odniesienie do ziemskiego narodu podzielonego na 10 plemion i jedno plemię plus Lewici. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że jest to jednoznaczna interpretacja dosłowna możliwa w tym miejscu. I to przymierze jest nie oparte na wierności Izraela, a oparte na Bogu. I jest ono, jak wiemy, już potem z pism Nowego Testamentu oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy łamiemy chleb i pijemy z kielicha, to jest to kielich związany z krwią nowego przymierza. My jesteśmy kelnerami, sługami nowego przymierza. Nie jesteśmy jego częścią. I gdy łamiemy chleb, oprócz tych funkcji, które są opisane w pierwszym liście do Koryntian, mamy również i tą, że przypominamy, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą tego, że ten wierny pasterz, pasterz Izraela, jest wierny i dotrzymujący obietnic i założył w ofierze Pana Jezusa Chrystusa fundament pod doskonałe zrealizowanie nowego przymierza, które będzie zrealizowane po zakończeniu 70 tygodni Daniela. Bo jeżeli zobaczymy w Księdze Daniela 9 rozdział, to początek 9 rozdziału Księgi Daniela 956. I tutaj widzimy jednoznacznie, że pierwsze wersety 9 rozdziału Daniela mówią o przeżyciach Daniela,
W pierwszym roku Dariusza, syna Ahaszwerosza z rodu medyjskiego, który został królem państwa chaldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jeruzalemu. To jest 70 lat. Widać, że pobudką Daniela było to, żeby zająć się księgą Jeremiasza. I zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić, błagać w poście, we włosiennicy i popiele. Modliłem się więc do Pana, mojego Boga, wyznawałem i mówiłem: Ach, Panie Boże wielki i straszny, który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie, zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw. I tak dalej, i tak dalej. I w odpowiedzi na to Bóg daje mu proroctwo 70 tygodni. To jest od 24 wersetu. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu. Aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. 7 tygodni, wiemy, że te tygodnie to są siedmiolecia, czyli 7 siedmioleci. 7 siedmioleci to jest 49 lat. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane. Znowu, 62 siedmioleci. To należałoby przemnożyć z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach, czyli po 62 siedmioleciach, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. To jest powiedziane o Panu Jezusie, o Jego doskonałej ofierze na krzyżu. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, to jest 70 rok, po ukrzyżowaniu Pana Jezusa już potem Tytus wkroczył i zniszczył miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi. Powódź to jest symbol najazdów ludów, bo wody symbolizują ludy. I faktycznie Cesarstwo Rzymskie zostało zalane przez między innymi Słowian, z których my się wywodzimy, German, i różnego rodzaju narody, które pochłonęły całe Cesarstwo Rzymskie. I aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Wystarczy włączyć wiadomości raz w tygodniu, żeby regularnie usłyszeć, że coś się dzieje w Izraelu. Ciągle jest tam niepokój. Syria, Izrael, Egipt. Te okolice ciągle dymi. I potem jest zapowiedź o tym, który przyjdzie we własnym imieniu, czyli o Antychryście. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, na 7 lat, tydzień, czyli na jedno siedmiolecie. W połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku, jak widzimy w objawieniu Jana, albo po 42 tygodniach, albo po 1260 dniach, to jest ten sam okres. Ten okres się literalnie, dosłownie, bezpośrednio powtarza w objawieniu regularnie, więc nie ma mowy o jakiejś alegoryzacji, o jakimś przenoszeniu czy uduchawianiu tej liczby. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który zapowiedział Pan Jezus między innymi w 24 rozdziale Mateusza, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I dopiero po tym czasie będzie nowe przymierze. Więc jednoznacznie widzimy, że najpierw Antychryst, człowiek grzechu, zawrze fałszywe przymierze z Izraelem i złamie je w połowie. To będzie poprzedzało prawdziwe, nowe przymierze z Bogiem Izraela, realizowane według tego, co jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Nie da się tych rzeczy w żaden sposób
pomylić lub przeoczyć. Kolejne miejsce to jest Ezechiela, 16 rozdział. Ostatnie wersety 16 rozdziału, strona 902 w Brytyjce. Od 59 wersetu. Bo tak mówi Wszechmocny Pan. Postąpię z Tobą, jak Ty postąpiłaś, Ty, która zgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. Lecz wspomnę o moim przymierzu z Tobą w dniach Twojej młodości i odnowię z Tobą przymierze wieczne. I wspomnisz o swoim postępowaniu i zawstydzisz się, gdy wezmę Twoje siostry, zarówno starsze, jak i młodsze od Ciebie, i dam Ci je za córki, lecz nie na mocy przymierza z Tobą. I odnowię moje przymierze z Tobą i poznasz, że ja jestem Pan. Abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, mówi Wszechmocny Pan. Widać tutaj cel tego przymierza, aby usta nasze były ze wstydu zamknięte, to nam Pan Jezus na wieki przebaczył i podobnie, aby nasze usta się nie wynosiły, a jedynie chwaliły Boga, zostało nam wybaczone. Podobnie jest i zapowiedź co do Izraela. Izrael jest bardzo dumnym narodem, Izrael i Juda. I oni bardzo chętnie powiedzieli, wszystko co jest w zakonie wypełnimy. Tak powiedzieli, jak dostali zakon. I lepiej by zrobili, gdyby milczeli, gdyby powiedzieli wtedy, te przepisy są święte i dobre, ale nie jesteśmy w stanie ich wypełnić. A oni pysznie powiedzieli, tak, tak, damy radę. Więc to jest pycha. Natomiast 63 werset mówi do Izraela i Judy, abyś pamiętała i wstydziła się i już nigdy nie otworzyła ust ze wstydu, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś. Tak działa łaska Boża. Całą naszą pychę gasi w przypadku pogan, w przypadku Kościoła i tak samo w przypadku Izraela. Jak czytamy w Rzymian, aby wszystkie usta były zamknięte. Bo nie ma się czym chlubić. Jesteśmy upadłymi grzesznikami i nie ma w nas nic dobrego. Jedynie możemy mnożyć grzech. Ezechiela 37 jeszcze. Ezechiela 37 rozdział 26 werset. Tu jest zapowiedź, znowu to jest strona 930 w Brytyjce. Może 25. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wszystkie czasy, a sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Widzimy jednoznacznie, Pan Jezus będzie zajmował tron Dawida i będzie ich księciem. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. I będę wśród nich mieszkał i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Ta obietnica odnosi się do tego, co w objawieniu mamy jako tysiącletni okres pokoju, milenium, tysiąclecie. I tysiąclecie składa się z wieków, 10 wieków. Dlatego jest tu powiedziane o przymierzu wiecznym, o tym, które będzie trwało równo 1000 lat. I jest to jednoznaczna zapowiedź, że nowe przymierze będzie dopiero wtedy zrealizowane, gdy ziemia zostanie oczyszczona przez sądy. W
ciągu 7-letniego okresu ucisku. Czyli jeśli by dzisiaj przyszedł Pan Jezus, żeby zabrać nas do siebie w czasie pochwycenia, zabierając nas do siebie jako Kościół, jako Jego oblubienicę, to przez 7 lat będzie rządzić czas nazywany czasem ucisku, czy generalnie dotyczącym tego ostatniego, siódmego siedmiolecia z Daniela, 70 tygodnia z Daniela. I jak on się skończy, to zacznie się tysiąclecie, tysiącletnie królestwo, nowe przymierze. Ono jeszcze nie nastąpiło, ono jest przyszłością i dotyczy Izraela i Judy. Nie wolno go udachawiać tak, żebyśmy nie niszczyli podstawy Słowa Bożego. Izajasza, 59 rozdział. Izajasza, 59 rozdział, 21 werset. To jest strona 806 w Brytyjce. I może też przeczytam werset wcześniej. Od 19. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Generalnie jest to zapowiedź dotycząca również tego, co będzie w Nowym Przymierzu normą. Nikt nie będzie uczył poznaj Pana, gdyż wszyscy znać Go będą. Będą mieli wpisany zakon w sercu swoim i będą w tym zakonie funkcjonować. Dlatego list do Hebrajczyków mówi o zakonie, że to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniknienia. List do Hebrajczyków był napisany już po ukrzyżowaniu Pana Jezusa, po wniebowzięciu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, po tym jak Kościół zaczął funkcjonować i datuje się je w okolicach 55 do 70 roku, list do Hebrajczyków. I tam jest powiedziane, że zakon jest bliski zniknienia, nie przypadkiem. On będzie jeszcze miał swoją tutaj sytuację taką, że nowe przymierze dopiero będzie zawarte po 70 tygodniu z Daniela. Zresztą widzimy, jak Pan Jezus zapowiada wielki ucisk. Mówi, oby wasza ucieczka nie wypadła w sabat. Bo wierni Izraelici, którzy będą uciekali, będą przestrzegać sabatu na podstawie zakonu Mojżesza. Oni nie będą chcieli go złamać. I teraz jeszcze Ozeasz, 2 rozdział. Ozeasza, 2 rozdział, 19 werset. I tutaj mamy obietnicę Bożą dotyczącą znowu Izraela. Wtedy usunę, to jest strona 963, Ozeasza, 2 rozdział, 19 werset i 20. Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie będzie się już wspominać. W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazem i ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. Mamy zapowiedzi, że wtedy dzieci będą się bawić nad jamą żmii, że nie będzie nikt szkodził. Żadne zwierzęta nie będą szkodzić. Lew się będzie żywił trawą, jak wół. To też powiedziane jest, że wtedy wąż będzie się żywił prochem. Wtedy będzie spełnione to, co już było zapowiedziane w pierwszej Mojżeszowej, gdy Bóg powiedział do węża na brzuchu, czołgać się będziesz i
prochem będziesz się żywił. Więc jednoznacznie to będzie wtedy w Nowym Przymierzu wypełnione. Kolejne miejsce to jest Ezechiela, 36 rozdział, 27 werset. To jest wyraźnie powiedziane, to jest strona 928, o tym, że w wyniku Bożego działania będzie w Izraelu przemiana wewnątrz. 27 werset, 36 rozdział. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Więc jednoznacznie widzimy, że to jest związane z ziemią izraelską. Dla ludzi, którzy są genetycznymi potomkami Jakuba, i zresztą Pan Jezus powiedział, że pokolenie to nie przeminie, aż wszystko to się stanie, gdzie miał na myśli właśnie plemię izraelskie, że ono dotrwa, bo musi być zrealizowane nowe przymierze. Nie ma możliwości, żeby jakiś Hitler po drodze, jakiś Stalin, jakaś inkwizycja hiszpańska, czy różnego rodzaju inne próby zgładzenia Izraela zdały egzamin, skoro Bóg z tym narodem zawarł umowę i obiecał, że będzie zawarte z nim nowe przymierze na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest taki amen i możemy mu zaufać bez żadnych zastrzeżeń. Kolejne miejsce to jest Jeremiasza, 32 rozdział, 41 werset. To jest strona 854. I tutaj Bóg obiecuje, że będzie się radował z nich i dobrze im czynił, na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy. Jednoznacznie jest to ziemskie tutaj podłoże tego, oparte na Izraelu. Tak jak czytaliśmy w 1 Mojżeszowej 12:7, obietnica złożona Abrahamowi, jest to związane z ziemią przewidzianą dla ludu, który się wywodzi z ciała i krwi Abrahama. Czyli jest to związane z ziemskim Izraelem, a nie z żadną inną formą. Nie da się tego uduchowić. I jest obiecane, że będzie się radował z nich i dobrze im czynił i na stałe osadzi ich w tej ziemi z całego serca i z całej duszy. I kolejne miejsce to jest Ezechiela 34. Tych miejsc jest bardzo dużo, natomiast ja się koncentruję na tych najbardziej reprezentatywnych. Ezechiela 34, od 25 wersetu. Zawrę z nimi przymierze pokoju. To jest strona 926 w Brytyjce. Czyli 34-25. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa.
Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia wyda swoje plony i będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamię drążki ich jarzma i wyratuję ich z ręki ich ciemiężców. I jeszcze Zachariasza, a może Ezechiela 37, 26, to jest kawałek dalej. 26, 27. Tutaj już czytaliśmy ten fragment, 26 wersetu nie czytaliśmy. I dam im serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I to dotyczy ziemskiego Izraela, bo 28 werset mówi: i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I Zachariasza 9:11. Zachariasza 9 rozdział. Jedenasty werset. Nadto, to jest strona 1013. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Więc tych obietnic dotyczących nowego przymierza jest wiele. Kościół jako chrześcijanie dostał dużo, dużo więcej. Nasze błogosławieństwa są znacznie przewyższające. Choćby nawet to ostatnie. Izrael ma obiecane nowe serce. My mamy nowe ciała. Obiecane, jak widzimy, Filipian. Filipian, 3 rozdział, 20 werset. I bardzo niebezpieczne jest mieszanie tych dwóch rodzajów błogosławieństw, dlatego że my nie mamy ziemskich błogosławieństw w żaden sposób obiecanych. Jeżeli byśmy mieli, to wtedy nie byłoby biednych, głodnych chrześcijan, cierpiących. A mamy wręcz obietnicę, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Większość Kościoła cierpi głód. Większość Kościoła nie ma dachu nad głową, nie ma co zjeść, nie ma w co się ubrać. I tylko niewielka grupa z chrześcijaństwa, z tych, którzy wierzą Chrystusowi, ma taki komfort jak my w krajach zachodu. Natomiast większość wierzących na całym świecie cierpi prześladowania nie tylko przez presję środowiska, ale wręcz przez fizyczną próbę wyeliminowania ich z tego świata. Ten świat nie jest ich godzien. I tutaj widzimy Filipian 3 rozdział, 18 werset. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Więc jednoznacznie widzimy, że my nie mamy obiecanego jedynie nowego serca, nowe serce też, ale całe ciało mamy obiecane nowe. I też mamy jednoznacznie pokazane w liście do Hebrajczyków, że to nowe przymierze z Izraelem i Judą to jest jeszcze przyszłość. Tak jak widzieliśmy spis Starego Testamentu, tak widzimy 8 rozdział Hebrajczyków, że autor tego listu jednoznacznie widzi, że to jest przyszłość. To jest 8 rozdział, strona 1303, list do Hebrajczyków. 7 werset. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie.
Albowiem ganiąc ich mówi, oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto ja nie troszczyłem się o nich, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni. To po upływie owych dni to oczywiście odnosi się do 70. tygodnia Daniela, czyli 77-lecia. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich, gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Gdy mówi nowe, to uznał pierwsze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Czyli w czasie, gdy pisany był list do Hebrajczyków, to było jeszcze bliskie zaniku. Oczywiście Izrael teraz nie ma możliwości praktykować zakonu, bo nie ma świątyni. Nie może każdy mężczyzna 3 razy do roku wziąć pierwocin i pójść do świątyni i złożyć ich w świątyni. Nie ma jak praktykować zakonu, gdyż jest to fizycznie niemożliwe. Natomiast będzie czas, kiedy ta świątynia będzie z powrotem na ziemi przywrócona i będzie ona centrum kultu. Widzimy to w objawieniu Jana i widzimy to w liście do Tesaloniczan, że będzie przez 3,5 roku ta służba w pewien sposób przywrócona na podstawie tego zawartego przymierza przez człowieka grzechu. I wtedy będą na nowo składane różnego rodzaju ofiary, ale potem w połowie tego 7-lecia ostatniego jest powiedziane, że zostanie ta służba zniesiona, a Tesaloniczan nam mówi, że człowiek grzechu zasiądzie w świątyni i powie, że to on jest Bogiem, że nie ma po prostu już potrzeby takiej służby sprawować. W objawieniu 12 rozdział widzimy, że wierna część Izraela będzie musiała uciekać. To też widzieliśmy w Mateusza 24 rozdział, gdzie Pan Jezus zapowiedział, że gdy zobaczycie ohydę spustoszenia, to mówił do żydowskich słuchaczy, to musicie uciekać. I to są wyraźne odniesienia do tego ciężkiego czasu, który dotyczy Izraela. Nie dotyczy on Kościoła, bo my już będziemy wtedy na powietrzu wzięci tam, gdzie Pan Jezus jest i będziemy w domu Ojca, o czym czytamy między innymi w Ewangelii Jana 14 rozdział, gdzie Pan Jezus powiedział, przyjdę i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I mamy to wyraźnie powiedziane. Natomiast niebezpieczeństwa płynące z przyjęcia uduchawiania nowego przymierza są daleko idące. Bo sobie zerknijmy do tego Hebrajczyków 8 rozdział. Gdybyśmy chcieli na chwilę, co nie jest prawdą, ale gdybyśmy na chwilę chcieli przyjąć, że mogłoby to ewentualnie dotyczyć chrześcijan. Uduchowiając Izraela, zobaczmy, jakie to spustoszenie prowadzi. 11 werset. Nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. To jest to, co uczy między innymi katolicyzm. Nie głoś Ewangelii, bo przecież wszyscy są katolikami w tym kraju, każdy zna Pana. Co ty, rozdajesz jakieś ulotki? Dlaczego zapraszasz na ewangelizację w czwartek? Przecież każdy zna Pana. Został ochrzczony, 96% katolików mamy w tym kraju. Co ty robisz? To jest źle. Rozrywasz jedność, bo jest nowe przymierze. Oni tak twierdzą, że już jest teraz nowe przymierze. Oni tego uczą w katechizmie, że teraz jest 1000-lecie.
wymyślili sobie, że od momentu, kiedy Duch Święty został zesłany, nastąpiło właśnie to, co my w Piśmie mamy przewidziane jako przyszłość. Tysiącletnie królestwo po siedmioletnim ucisku, to w teologii rzymskokatolickiej jest to przedstawiane i potwierdzone przez różnych zwodzicieli, m.in. przez Augustyna, że rzekomo już jest nowe przymierze, że rzekomo już jest tysiącletnie królestwo pokoju i że ta Ewangelia w cudzysłowie katolicka będzie się rozlewać po całym świecie i cały świat przyprowadzi u stóp pontifa rzymskiego, czyli papieża. I jeżeli po prostu damy się zwieść takim myślom, to jest to strasznie niebezpieczne. To wytrąca nam jakiekolwiek moralne argumenty ku temu, żeby głosić Ewangelię. Bo skoro wszyscy znają Pana, to jakim prawem my się ośmielamy głosić Ewangelię o zbawieniu? I to prowadzi do kolejnych później herezji. Trzeba zrobić spotkania ekumeniczne, bo katolicyzm nie dał rady nawrócić na katolicyzm krajów muzułmańskich, krajów tych, które są związane z hinduizmem czy buddyzmem. I jak sobie z tym poradzili? Poradzili sobie w ten sposób, że dopowiedzieli, że są szersze kręgi Kościoła. I jest między innymi takie nauczanie, że każdy będący w tej religii, jeżeli będzie wierny, czy to w hinduizmie, czy w buddyzmie, to trafi do nieba. Jakaż zwodnicza nauka. Wtedy ta szeroka droga prowadząca na wieczną zagładę jest przez tą naukę potwierdzana. I ci ludzie idą, myśląc, że są w pokoju, bo papież rzymski im powiedział, że są na dobrej drodze. Nie muszą z niej schodzić. Niech idą, bo trafią. To jest bardzo niebezpieczne. I niestety ta fałszywa nauka już była potępiona przez apostoła Pawła i było zapowiedziane, że nauka ta szerzyć się będzie jak zgorzel. Bo jest powiedziane, że tacy byli, którzy mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało. To jest właśnie ta sama nauka. Bo przecież wiemy, że skoro jest po pochwyceniu dopiero siedmiolecie ucisku i dopiero potem jest nowe przymierze, to jeżeli twierdziłby ktoś, że dziś jest nowe przymierze, to mówi innymi słowy, że dziś jest milenium i że dziś już jest po zmartwychwstaniu, po pochwyceniu. Jest to głęboko fałszywe nauczanie. Więc trzymajmy się dosłownie Słowa Bożego. Nie dajmy się bałamucić przez różnego rodzaju fałszywe nauki. One się szerzą jak zgorzel, są wokół nas, ale po to mamy Słowo Boże, które jest pochodnią w naszych rękach, żeby wiernie temu Słowu być posłusznymi. I patrząc na wierność Boga jako pasterza wobec Izraela, możemy być pewni, że tak jak wobec nas wszystkie obietnice są spełnione, tak wobec Izraela i odwrotnie, tak jak wobec Izraela te wszystkie wspaniałe fakty są spełniane. Widzimy, jak już są z różnych krańców ziemi gromadzone resztki Izraela w Jerozolimie. Jeszcze to jest w niewierze. Widzimy to w Ezechiela zapowiedziane. Najpierw jest duchowo przedstawiony Izrael jako dolina wyschłych kości. Te kości są tam gromadzone i tak jest dzisiaj, że ci niewierzący Izraelici, nie do końca wiedząc, czemu znaleźli się w Palestynie. Oni wiedzą z powodów państwowych, że warto, żeby byli bardziej tam niż gdzie indziej, ale na tym gruncie prawdopodobnie Bóg powoła to duchowe przebudzenie i tam będzie realizowany ciąg dalszy tego, co widzieliśmy dzisiaj w Daniela, że tam w centrum będzie Jerozolima, będzie świątynia i w tej ziemi, zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, możemy oczekiwać realizacji tego, co Bóg obiecał.
Zaśpiewajmy pieśń 200. Przed Bożym wiedzie tron.
Dzisiejszy temat rozważania dotyczy zagadnienia związanego z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. I może na początek tak nietypowo przeczytam poemat Karola Wesleya. Oto idzie z obłokami ten, co zmarł za grzeszny świat. Z nim zbawieni tysiącami w złotogłowiu świetnych szat. Alleluja, Jezus Panem tysiąc lat. Każde oko wnet zobaczy nadchodzący sądu brzask. Tłumy zdrajców i siepaczy i zaprzańców jego łask ujrzą z płaczem zgardzonego zbawcy blask. Na Jezusa lśniącym ciele ślady srogich niegdyś ran, skąd radości płynie wiele dla tych, kogo zbawił Pan. Jakiż zachwyt ujrzeć ten chwalebny stan. Tak i amen. Drogi Panie, przyjm należny chwały tron, cześć i moc i dziękowanie za Twój krwawy za nas zgon. Panie Jezu, przyjdźże rychlej z górnych stron. Karol Wesley. Oczywiście to nie jest natchnione Słowo Boże, ale ten autor, czytając Biblię, wyciągnął wnioski dla tego poematu, takie, jakie tutaj słyszymy. Ze słów tych wynika, że autor uważa, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi. I nie zająłbym się tym tematem, gdyby nie to, że ja również uważam, że Jezus przyjdzie po raz drugi. Mam do Ciebie zatem pytanie. Czy wiesz, że Jezus przyjdzie drugi raz? Jeżeli weźmiemy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, z 3 wersetu, to tam mamy wyraźną wypowiedź Pana Jezusa. Przyjdę znowu. A słowo Pana Jezusa trwa na wieki. Widzimy to zapewnienie w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział, 25 werset. Ale Słowo Boże trwa na wieki, a to jest Słowo, które wam jest zwiastowane. 1 Piotra, 1 rozdział, 25 werset. No i kto powiedział te słowa, przyjdę znowu? Powiedział je Pan Jezus, który jest prawdą, bo Pan Jezus jest prawdą. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Powiedział Jezus, ja jestem tą drogą i prawdą i życiem. Widzimy wyraźnie, że Jezus jest prawdą i mówi prawdę. I skoro powiedział, że przyjdzie znowu, to przyjdzie znowu. Stąd mój wniosek, że Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz. Aniołowie też mówili, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz. Ten Jezus, ten sam i tak, czyli w ten sam sposób przyjdzie. Widzimy to w słowach z Dziejów Apostolskich z 1 rozdziału 11 wersetu. I rzekli aniołowie, mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Zatem dzisiejsze spotkanie chcielibyśmy poświęcić temu tematowi.
Jezus przyjdzie drugi raz. Zatem widzimy, że aniołowie mówili, że On przyjdzie jeszcze raz. Słowa ten Jezus pokazują nam, że chodzi o tego samego Jezusa i tak, czyli w dokładnie ten sam sposób przyjdzie. I aniołowie się nie pomylili. I uczniowie się nie pomylili, bo uczniowie zwiastowali przyjście Pana Jezusa ponowne. Aniołowie podobnie zwiastowali przyjście Pana Jezusa, zarówno pierwsze, jak i później zapowiadali drugie. Widzimy to między innymi w wersetach ze Słowa Bożego, między innymi z Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 26 do 33 wersetu i w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, od 8 do 18 wersetu. Tutaj przytoczę słowa z Łukasza, 1 rozdział, 26 do 33 wersetu. A w miesiącu szóstym posłany jest anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maria. A wszedłszy anioł do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaskąś udarowana, Pan jest z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, albowiem znalazłaś łaskę u Boga, a oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna i nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a synem Najwyższego będzie nazwany i da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca. Także Ewangelia Łukasza, rozdział 2, Ewangelii Łukasza od 8 wersetu do 18. A byli w tej krainie pasterze, w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A oto będzie dla was znakiem. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy. Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Widzimy zatem, że aniołowie mieli rację, gdy zapowiadali pierwsze przyjście Pana Jezusa Chrystusa i mają także rację, zapowiadając drugie przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty przez usta apostołów wielokrotnie powtarzał, że Jezus Chrystus znowu przyjdzie. Widzimy to między innymi w słowach ze Słowa Bożego zapisanego w 1 Tesaloniczan 4 rozdział 16 werset. Gdyż sam Pan z okrzykiem,
z głosem archanielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierwej. To jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 werset. I teraz, skoro widzimy, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla istot niebiańskich, bardzo ważne wydarzenie dla samego Boga, czy tak ważne wydarzenie na tak wielkiej powadze oparte nie powinno mieć dla nas dużego znaczenia? Ma dla nas żywotne znaczenie, kluczowe znaczenie, fundamentalne znaczenie. Bez tego wydarzenia chrześcijaństwo nie jest chrześcijaństwem. Jeśli Jezus przyszedł pierwszy raz, to przyjdzie też drugi raz. Gdy Jezus po raz pierwszy przyszedł na ziemię, świat go odrzucił. On był wtedy wzgardzonym Nazarejczykiem. Gdy Pan Jezus znowu przyjdzie, okaże się jako błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących, jak o tym czytamy w rozdziale 6 pierwszego listu do Tymoteusza od 13 do 15 wersetu. Rozkazuję przed Bogiem, który wszystko ożywia, i przed Chrystusem Jezusem, abyś zachował to przykazanie, będąc bez nagany, aż do objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa, które czasów swoich okaże On błogosławiony i sam możny Król królujących i Pan panujących. Jeszcze mamy poświadczone ze Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. Bo jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 37 werset. W podobnym duchu wypowiada się Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. List do Hebrajczyków, albo inaczej list do Żydów, rozdział 9, werset 28. Jezus przyjdzie, to jest ponad wszelką wątpliwość, aby usiąść na tronie swej chwały, bo tak mówi Słowo Boże w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej. Tak mówi Słowo Boże z Mateusza, 25 rozdział, 31 werset. Także Pan Jezus przyjdzie, aby być uwielbionym w tych, którzy w Niego uwierzyli. Mówi nam o tym Słowo Boże z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego, iż uwierzono naszemu świadectwu u was w on dzień. Tak mówi 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 10 werset. Także Pan Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby panować w sądzie i sprawiedliwości nad wszystkimi narodami ziemi. Widzimy świadectwo tego w kilku miejscach Słowa Bożego. Pierwsze z nich, które przeczytam, to jest objawienie Jana, albo inaczej Apokalipsa, rozdział 2, od 25 do 27 wersetu. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami i będzie ich rządził laską żelazną jako
statki garncarskie skruszeni będą, jaką i ja wziął od ojca mego. Kolejne miejsce z Izajasza, 9 rozdział. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam. I będzie panowanie na ramieniu Jego i nazwą imię Jego. Dziwny, radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, usiądzie na stolicy Dawidowej i na królestwie jego, aż postanowi i utwierdzi w sądzie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów. Izajasza 9 rozdział od 6 do 7 wersetu. Kolejne miejsce jest z drugiego psalmu, rozdziału 9, wersetu 9. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Psalm 2, werset 9. Widzimy zatem wyraźnie, Jezus przyjdzie, aby usiąść na tronie swojej chwały, być uwielbionym w tych, którzy w Niego uwierzyli i panować w sądzie i sprawiedliwości nad wszystkimi narodami ziemi. Co za wspaniały widok z tego się nam wyłania. Jaki to będzie wspaniały widok, gdy ujrzymy Króla w Jego piękności. Jak to opisał Izajasz w 33 rozdziale w 17 wersecie. Króla w piękności oglądają oczy Twoje, ujrzą i ziemię daleką. Izajasza 33:17. Niestety są pewni naśmiewcy, pewni ludzie podający się nawet za ludzi religijnych, pobożnych, i o zgrozo nawet podających się za chrześcijan, którzy uważają, że na przykład teraz już jest nowe przymierze, albo że mało ich to obchodzi, że Jezus przyjdzie znowu. Ludzie tacy całkowicie są rozbitkami w wierze. Jeśli byśmy takich ludzi spotkali, to niestety musimy wiedzieć, że należy z takimi ostrożnie postępować. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas, bo dni są złe. Ludzie tacy niestety są w stanie gorszym niż poganie i celnicy, bo uważają się za chrześcijan, ale w żadnym wypadku nimi nie są, skoro nie oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Takim ludziom, tak jak poganom i celnikom, trzeba wskazać na ukrzyżowanego Zbawiciela jako jedyną nadzieję zbawienia, bo są to ludzie idący szeroką drogą na zagładę. Takim osobom trzeba przedstawić piękno Syna Bożego, aby w duchowy sposób pocałowali Syna, aby nie zginęli w drodze. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają, jak mówi nam Słowo Boże w Psalmie 2, werset 12. Pocałujcie Syna, by się snać nie rozgniewał i nie zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość Jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w Nim ufają. Psalm 2, werset 12. I tacy ludzie mogą uzyskać pomoc jedynie od Boga, od Pana Jezusa. Bo co takiej osobie pomoże, choćby cały świat pozyskał dla całej swojej ideologii? Ci ludzie są czasami religijnie bardzo aktywni, podają się za różnego rodzaju aktywistów religijnych, czasami nawet za głoszenie religii biorą pieniądze. Jeżdżą samochodami kupionymi na cele religijne, ale nie są w żaden sposób
chrześcijanami, choć za takich się podają. Co takiej osobie pomoże, choćby cały świat pozyskała, a na duszy swej poszkodowana była? Tak mówi Słowo Boże w Mateusza 16 rozdział 26-27 werset. Słowa samego Pana Jezusa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swą? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi, a tedy odda każdemu według uczynków jego. Tacy ludzie, szerząc kłamstwo, że teraz jest nowe przymierze, milenium czy tysiąclecie, albo w ogóle odrzucając ważność powtórnego przyjścia Pana Jezusa, są po prostu ludźmi, którzy wykonują złą pracę. Są szkodnikami. Ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. I to, że oni odrzucają powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, twierdząc, że ono już nadeszło, skoro twierdzą, że już jest nowe przymierze, a nowe przymierze, jak wiemy, będzie zawarte dopiero po przyjściu Pana Jezusa. Dopiero po powtórnym przyjściu Pana Jezusa nastąpi nowe przymierze, ale są kłamcy, którzy twierdzą, że już dziś mamy nowe przymierze. I ci zwodziciele przeoczają to, że mimo ich kłamstw Jezus Chrystus przyjdzie, choć nie wiemy dnia ani godziny, kiedy się to stanie. Mamy o tym zapisane w Mateusza 25 rozdział 13 werset. Czuwajcie wtedy, bo nie wiecie dnia ani godziny, której Syn Człowieczy przyjdzie. Mateusza 25, 13. I co by się stało z tymi ludźmi, gdyby teraz właśnie przyszedł mimo waszych kłamstw? Tak możemy się zwrócić do takich ludzi, którzy twierdzą, że już jest nowe przymierze. Do tych oszustów religijnych, którzy są w błędzie, błądzą sami i innych w błąd wprowadzają. Możesz takiego spytać, czy gdyby cię znalazł dzisiaj w spokoju, czy też byłby gotów zostać na sądy Boże, aby drętwieć ze strachu i oczekiwania tych strasznych rzeczy, które przyjdą na cały świat. Czytać możemy o tych ostrzeżeniach 2 Piotra 3 rozdział 14 werset. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni byli w pokoju. 2 list Piotra, 3 rozdział, 14 werset. A kolejne ostrzeżenie jest w Łukasza, 21 rozdział, 25-26 wersetu. Tedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały, tak iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na cały świat, albowiem moce niebieskie poruszą się. Łukasza 21, 25, 26. Więc możemy tutaj widzieć pewnego rodzaju obietnicę dla nas, że w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem na powietrzu, gdy wszyscy prawdziwi wierzący będą zabrani żywcem do nieba przed wielkim uciskiem, a po tym wielkim ucisku 7 lat będzie ucisków i po tych 7 latach dopiero nastanie nowe przymierze zawarte z Izraelem i Judą. Ale w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem na powietrzu, to ci naśmiewcy, ci bluźniercy twierdzący, że już dziś jest nowe przymierze, niewierzący w to, że Jezus Chrystus umarł za ich grzechy i to wystarczy dla zbawienia, tylko szukający usprawiedliwienia w samych swoich błędach i uczynkach i religii uczynków, to gdyby taki potępiony człowiek był dalej na ziemi,
to gdy taki człowiek będzie w tym momencie, to przy ukazaniu się Jezusa, gdyby narzekał, prosił, aby góry i skały zakryły go, to co mu to pomoże? Nic mu to nie pomoże. Mamy wiele ostrzeżeń w Słowie Bożym, że w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie po swoich, żeby zabrać ich do nieba żywcem, to od tego momentu uruchomiony zostanie zegar. Zegar zaczynający 7 lat wielkiego ucisku, a po tych 7 latach Jezus przyjdzie osobiście wraz z Kościołem na ziemię i potem będzie dopiero zawarte nowe przymierze, 1000-letnie królestwo, milenium się wtedy zacznie, nie wcześniej. Niektórzy zwodziciele, aby rozwodnić tą swoją fałszywą naukę, przestali mówić, że milenium jest już teraz, tylko zaczęli kłamać, że chodzi im nowe przymierze jako coś niby innego niż milenium. To jest tylko zwodniczy charakter tych kłamców, którzy jak Filetos i Hymnogeus i Filetos i Hermogenes z drogi wiary zboczyli, mówiąc, że zmartwychwstanie już się dokonało, bo nowe przymierze dopiero będzie po dokonaniu zmartwychwstania. A przecież my doskonale wiemy z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, że najpierw będzie zmartwychwstanie, a dopiero potem będzie 7-letni ucisk, który również będzie zawierał w sobie kolejną część zmartwychwstania i dopiero po tym, po zmartwychwstaniu, nastanie co? Nowe przymierze zawarte z Izraelem i Judą. Wcześniej nie. Wcześniej nowe przymierze nie nastanie. I teraz, jeżeli popatrzymy na kilka miejsc ostrzeżeń, to pierwsze z nich Łukasza 21:36. Przetoż czuwajcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak mówi Pan Jezus, a słowa te są zapisane w Łukasza 21:36. Kolejne miejsce ze Słowa Bożego to jest 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. Zatem my żywi, dlatego słowa żywi używamy jako zapewnienia, że żywcem będziemy zabrani do nieba, gdy Pan Jezus przyjdzie. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 17 werset. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. To są słowa z 2 Tesaloniczan, 1 rozdział od 7 do 10 wersetu. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego w ogniu płomienistym, oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was w on dzień. Czyli tak mówi nam Słowo Boże z 2 listu do Tesaloniczan, od 1 rozdział od 7 do 10 wersetu. Kolejne miejsce o narzekaniach tych ludzi bezbożnych. Wtedy się okaże znamię Syna Człowieczego na niebie. To są słowa z Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Wtedy się okaże znamię Syna Człowieczego na niebie, a wtedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi,
i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i chwałą wielką. Tak mówi Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Natomiast mamy też dowód, że tacy bezbożni wyznający, że przyjście Pana Jezusa nie ma znaczenia, bo już nowe przymierze mamy teraz, to będą jeszcze prosić, aby góry i skały zakryły takich przed obliczem Pańskim. Tak mówią na przykład słowa z objawienia, 6 rozdział, 16 werset. I rzekli górom i skałom, upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy. Objawienie, albo inaczej Apokalipsa, 6 rozdział, 16 werset. Więc widzimy wyraźnie, że możemy takiemu człowiekowi postawić przed oczy pytanie, czy by cię Pan Jezus znalazł w spokoju, czy raczej chciałbyś pozostać na ziemi, aby drętwieć ze strachu i oczekiwania tych rzeczy, które przyjdą na cały świat w chwili, gdy Kościół będzie z Chrystusem zabrany na powietrzu przed tymi wszystkimi wydarzeniami, a ty zostałbyś przy ukazaniu się Pana Jezusa i narzekałbyś i prosiłbyś, aby góry i skały cię zakryły przed Pana Jezusa obliczem. To jest zatrważające, że niektórzy ludzie są gotowi dla chwilowych rozkoszy, przemijającej rozkoszy grzechu, kłamania, trwania w fałszywej teologii, po to, żeby było fajnie na zebraniach religijnych, żeby żyć w fałszu i w fajnych takich uczuciach religijnych, są gotowi kłamać wbrew prawdzie, nie sprawdzają w Słowie Bożym, tylko trwają w odrętwieniu po to, żeby fajnie z innymi bezbożnikami ramię w ramię udawać chrześcijan, twierdząc, że dziś jest nowe przymierze. To jest wyznacznik fałszywej religii w dzisiejszych czasach, kłamców, którzy twierdzą, że zmartwychwstanie już się rzekomo dokonało, że rzekomo już mamy dzisiaj nowe przymierze. Jest to jeden z bardziej rozpowszechnionych, zgubnych zabobonów dzisiejszych czasów wśród ewangelicznych nurtów chrześcijańskich, tak zwanych ewangelicznych. Amos, 4 rozdział, 12 werset. Wzywa takich ludzi, bądź gotowy na spotkanie Boga Twego. Tak uroczyście w swoim czasie napominano Izraela, co widzimy w Amosa 4:12. I każdy z nas, czy Żyd, czy nie Żyd, czy poganin, czy Żyd, czy Izraelita, musi spotkać Pana Jezusa. Jeśli nie dla przyjęcia łaski od Pana Jezusa wypracowanej na krzyżu Golgoty, przez Jego doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, to jeśli nie dla przyjęcia tej łaski wiecznego zbawienia nieutracalnego, bo opartego tylko na doskonałej ofierze Pana Jezusa, to inna wersja spotkania jest ku potępieniu. Bo Jezusa prędzej czy później spotkasz, albo jako Twojego Zbawiciela teraz możesz wzywać Go, aby Cię ratował, albo spotkasz Go jako Twojego potępiającego. Dlatego nasze zadanie jest takie, my, którzy wiemy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu, że nie ma teraz nowego przymierza, tylko nowe przymierze dopiero będzie zawarte z Izraelem i Judą po 7-letnim ucisku, że nie ma teraz 1000-letniego królestwa, że nie ma teraz milenium, nie ma teraz nowego przymierza. Ono dopiero nastąpi po 7-letnim ucisku. Jak się dopełnią czasy opisane w 9 rozdziale Księgi Daniela. Dopiero po upływie tych dni, przecież tam jest to wyraźnie powiedziane, że dopiero wtedy nastanie nowe przymierze, co widzimy w Jeremiasza 31 rozdział.
Skąd w ogóle taka fałszywa koncepcja znalazła korzenie, jak zapuścić w sercach tych ludzi? To tylko ewidentnie dlatego, że oni po prostu przez nieprawość dopuszczają do tego, żeby obłęd był w ich umysłach. Bo jakiekolwiek czytanie Biblii, nawet po nieuważnie, szybko po łebkach, nie pozwala na takie wnioski, żeby dać sobie wcisnąć, że dzisiaj jest nowe przymierze. Tylko trzeba być po prostu osobą, która w ogóle nie zagląda do Biblii, żeby tego typu pomysły mieć, że teraz rzekomo jest tysiącletnie królestwo, milenium, nowe przymierze. Nie, nowe przymierze będzie zawarte dopiero wtedy, kiedy już będzie po 7-letnim ucisku, po ucisku Jakuba. Kiedy poganie w pełni wejdą, dopiero wtedy z powrotem zaczną się czasy Izraela. I co teraz widzimy? Teraz widzimy jednoznacznie, że my na miejscu Chrystusowym mamy do przekazania ludziom poselstwo. Poselstwo, które brzmi: pojednaj się z Bogiem. Tak czytamy między innymi w drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Przetoż na miejscu Chrystusowym poselstwo sprawujemy, jakby was Bóg upominał przez nas. Prosimy na miejscu Chrystusowym: pojednajcie albo jednajcie się z Bogiem. 2 Koryntian, 5 rozdział, 20 werset. Tak, teraz możemy ten czas nazwać czasem łaski, czasem przyjemnym i czasem zbawienia, dniem zbawienia. Tak mówi nam 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset i Łukasza, 14 rozdział, 31 werset. Najpierw przeczytajmy z Łukasza, 14 rozdział, 31, 33 werset. Albo który król, jadąc na wojnę, potykać się z drugim królem, pierwej usiadłszy nie radzi się, mógłby li się w 10 tysięcy spotkać z onym, który we 20 tysięcy jedzie przeciwko niemu? A jeśli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, posłów wyprawiwszy do niego, prosi o to, co należy do pokoju. Także i każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkich majątności swoich, nie może być uczniem moim. Tak mówi Pan Jezus w Łukasza, 14 rozdział, 31 do 33 wersetu. A drugie miejsce już z 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset, bo mówi Bóg: czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzień zbawienia poratowałem cię. Oto teraz czas przyjemny. Oto teraz dzień zbawienia. 2 Koryntian, 6 rozdział, 2 werset. Jednoznacznie widzimy, że teraz możesz pojednać się z Bogiem. Teraz jest przyjemny czas, czas łaski, dzień zbawienia. Naprawdę, miły przyjacielu, jeśli dałeś się omamić fałszywym naukom, że teraz rzekomo jest nowe przymierze, że Pan Jezus już nie przyjdzie, bo już każdy zna Pana i że to jest fałszywe oczekiwanie, żeby nawracać się do Boga, to jesteś w bardzo złym położeniu. To nie jest prawda. Prawdą jest, że Pan Jezus przyjdzie znowu i po Jego przyjściu dopiero nastanie nowe przymierze. Więc zachęcam cię, abyś skłonił się do pokuty, abyś nawrócił się. Pokutuj i nawróć się, aby ci grzechy mogły być odpuszczone. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Słowa Bożego, że to jest ważne. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42-43 werset. Tutaj apostołowie mówią tak: i rozkazał nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że on jest tym postanowionym od Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy
świadectwo wydają, że przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 42-43 werset. I w dokładnie podobny sposób Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30-31 werset. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim, wszędzie, aby pokutowali. Przeto, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, zbudziwszy go od umarłych. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30-31 wersetu. Z tych słów widać wyraźnie, że jeśli zwrócisz się do Boga z pokutą i nawróceniem, jeśli zrozumiesz, że ty nie jesteś święty, a Bóg jest święty, i nawrócisz się do Boga, to grzechy będą mogły ci być odpuszczone. I abyś mógł rozpocząć służbę Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios i być beznagany w czasie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do tego przeczytajmy 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 9-10 werset. Ponieważ oni sami oznajmują o was, jakie było przyjście nasze do was i jakoście się nawrócili do Boga od bałwanów, abyście służyli Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwali Syna Jego z niebios, którego wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który nas wyrwał od gniewu przyszłego. 1 Tesaloniczan, 1 rozdział, 9-10 werset. I kolejne miejsce: aby utwierdzone były serca wasze, nienaganione w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. To jest z 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 13 werset. Aby utwierdzone były serca wasze, nienaganione w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Natomiast co do wszystkich, których tutaj widzimy na sali, jestem niemal pewien, że wszyscy z nas są ludźmi, którzy naprawdę uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, że są zbawieni z łaski niezależnie od uczynków swoich, tylko w oparciu o doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa. I możemy mieć pewność, że gdyby Jezus przyszedł jeszcze dziś, to wziąłby nas do siebie, zabrałby nas do tego miejsca, gdzie On jest, tak żebyśmy byli razem z Nim na zawsze. I mając to na względzie, wiemy doskonale, że dziś nie ma jeszcze nowego przymierza. Zmartwychwstanie się jeszcze nie dokonało, jak twierdzą ci, którzy uczą, że już dziś mamy milenium, albo dziś mamy tysiącletnie królestwo, albo dziś mamy nowe przymierze. To są różne maski dla tej samej fałszywej nauki, zaprzeczającej temu, że Pan Jezus przyjdzie znowu. Że do narodzenia na nowo jest potrzebna łaska Boża, a nie własna praca rąk, czy własna praca duchowa człowieka. Tylko na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest możliwe zbawienie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to cieszyć cię będzie przyjście powtórne Pana Jezusa Chrystusa, jako że to jest pewne, że On przyjdzie znowu. I Słowo Boże, powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, stawia nam przed oczy jako jedyną pobudkę do świętobliwego, do świętego życia. Możemy o tym przeczytać między innymi w pierwszym liście Jana, 3 rozdział, od 2-3 wersetu. Czytamy tam: najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy,
albowiem ujrzymy Go tak, jako On jest. A każdy, kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się, jako i On czysty jest. Pierwszy list Jana, 3:2-3. To jest fakt, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I skoro Pan Jezus przyjdzie znowu, mamy zachętę, aby umartwiać swoje członki, które są na ziemi, abyśmy mogli okazać się z Nim w chwale. Mówi nam o tym Kolosan, 3:4-5. Ale gdy się Chrystus, On, żywot nasz, pokaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Jakże jaskrawa jest miłość pieniędzy, która jest bałwochwalstwem. Źródłem, korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Ono nie pasuje do osób, które oczekują przyjścia Pana Jezusa. Tak mówi Kolosan, 3:4-5. Gdy się Chrystus, On, żywot nasz, pokaże, tedy i wy się z Nim okażecie w chwale. Umartwiajcie tedy członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Kolosan, 3:4-5. Mamy więc jasną, wyraźną zachętę do tego, aby walczyć i modlić się o czystość naszego serca, abyśmy mogli być Mu podobnym, abyśmy mogli być do Jezusa podobni i ujrzeć Go, jakim On jest. Tak uczy nas na przykład Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Mateusza 5:8. O podobnym wydźwięku jest 1 Jana 3:2-3. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy On się objawi, podobni Mu będziemy. Albowiem ujrzymy Go tak, jako jest, a ktokolwiek ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się jako i On czysty jest. 1 Jana 3:2-3. Mamy zatem wyraźną zachętę do tego, aby badać Słowo Boże, abyśmy przez to Słowo Boże mogli być oczyszczonymi i uświęconymi. Zachęca nas do tego m.in. Efezjan 5:26. Aby Go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez Słowo. Efezjan 5:26. Może być tak, że niektórzy zwodziciele będą z pogardą na tą naukę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa mówić, że to się nie wydarzy. Ale to nas nie obchodzi, bo my mamy wyraźne przykłady, że Mojżesz, jak widzimy w powtórzonego prawa w 5 Księdze Mojżeszowej, w którego prawa 33:2. I rzekł Pan z Synaju, przyszedł i pojawił się im z Seiru, objaśnił się z góry Faran, a przyszedł z 10 000 świętych, z prawicy Jego zakon ognisty dany im. To jest w którego prawa 33:2, 5 Mojżeszowa 33:2. Więc widzimy, że Mojżesz, Dawid, też przykład Dawida możemy tutaj przytoczyć. Dawida przykład mamy na przykład w Psalmie 102:17. Gdy
Pobuduje Pan Syjon i okaże się w chwale swojej. Psalm 102, 17. Kolejny święty, Izajasz. Izajasz, co czytamy m.in. w Izajasza 60, rozdział 1, werset. Bo przyjdzie do Syjonu odkupiciel i do tych, którzy się odwracają od występków w Jakubie, mówi Pan. Powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska weszła nad Tobą. Czyli widzimy zarówno Izajasza 59, rozdział 20, werset i Izajasza 60, rozdział 1, werset świadczą nam o tym, że Izajasz podobnie oczekiwał przyjścia Pana Jezusa. Kolejny to Jeremiasz. Przykład Jeremiasza, czytamy o Jeremiaszu w słowach z Księgi Jeremiasza, 23 rozdział, 5-6 werset. Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą i będzie królował król, a poszczęści mu się. Sąd zaiste i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. Za dni jego Juda zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać będzie. A toć jest imię jego, którym go zwać będą. Pan, sprawiedliwość nasza. Jeremiasza 23, rozdział od 5 do 6 wersetu. Kolejny przykład to Daniel. O Danielu czytamy między innymi widziałem też w widzeniu nocnym, a oto przychodził w obłokach niebiańskich, podobny synowi człowieczemu, a przyszedł aż do starodawnego i przywiedziono go przed oblicze jego. Daniela 7, rozdział 13, werset o tym mówi. Kolejnym przykładem jest Zachariasz. Zachariasz. O Zachariaszu czytamy 14 rozdział Księgi Zachariasza, 4-5 werset. I stanął nogi jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest naprzeciw Jeruzalemowi, na wschód słońca, a Góra Oliwna się na pół rozszczepi, na wschód i na zachód słońca, rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa tej góry na północ, a połowa na południe. Wtedy uciecze przed doliną gór, bo dolina tych gór dosięże aż do Azal. Będziecie, mówię, uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozjasza, króla judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój i wszyscy święci z Nim. Zachariasz, 14 rozdział, od 4 do 5 wersetu. I widzimy, że Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, wszyscy prorocy i apostołowie, co widzimy między innymi w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział od 15 do 17 wersetu. A z tym się zgadzają mowy prorockie, jako jest napisano. Potem wrócę się, a pobuduję za się przybytek Dawidowy upadły, a obaliny jego za się pobuduję i znowu go wystawię, aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mego, mówi Pan, który to wszystko czyni. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 15 do 17 wersetu. Więc widzimy, że Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, wszyscy prorocy i apostołowie, więc ci wszyscy wierzyli w powtórne przyjście Chrystusa. Zatem jeśli ktoś dzisiaj odważa się zaprzeczać temu, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu i kłamie, że już jest milenium, że już jest nowe przymierze, że już jest tysiącletnie królestwo, to mamy do czynienia z wyjątkowo zepsutym osobnikiem, który tarza się w kłamstwie, miłując ten grzech oszukaństwa. Więc
Jeżeli widzimy, że wszyscy apostołowie i prorocy, wszyscy wymienieni wcześniej, Mojżesz, Dawid, Izajasz, Jeremiasz, Daniel, Zachariasz, oni wszyscy są naszymi tutaj świadkami, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu, to co my mamy? Odrzucać tę naukę Słowa Bożego tylko dlatego, że popularne jest wierzganie przeciwko Słowu Bożemu i deptanie Syna Bożego i wystawianie Go na urągowisko wśród tych, którzy uważają, że już jest nowe przymierze. Nie miejmy nic wspólnego z takimi zakusami. I to niestety jest też bardzo popularne takie podejście, że są tacy, którzy teoretycznie deklarują, że niby tak, tak, fajnie, Jezus przyjdzie znowu, ale jakie to ma znaczenie dla mojego dzisiejszego życia? No więc jeżeli na takiego ducha trafimy, ktoś takiego ducha ma, że go taki duch opanował, to jest to bardzo, bardzo smutny stan. Spotykamy tego typu osobników, którzy sądzą, że powtórne przyjście Chrystusa ma oznaczać śmierć i że rzekomo, jeśli ktoś jest przygotowany do śmierci, to i wszystko w porządku i nie ma powodów, żeby tak dużo badań poświęcać powtórnemu przyjściu Pana Jezusa, że nie warto się tą kwestią zajmować, że nie wierzą, aby ta nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa miała jakieś praktyczne znaczenie, że sądzą nawet, że udzielanie po prostu jakichś jednoznacznych odpowiedzi ze Słowa Bożego albo przeznaczanie jej tyle uwagi jest pomyłką. No więc tak niestety się rozpowszechniło wśród Laodycejczyków, którzy już są letni, których Pan Jezus wypluje z ust swoich. I to jest niestety, zaliczają się, co prawda niektórzy z nich, do ciała Chrystusowego przez to, że obmyli swoje grzechy w krwi barankowej, ale potem popadli w zabłądzenie, słuchając nauk demonów, twierdzący, że teraz rzekomo jest nowe przymierze, że powtórnego przyjścia Pana Jezusa już nie będzie, że już tysiącletnie królestwo nastało, że już milenium mamy. To jest po prostu całkowity błąd. I jeżeli mamy braci i siostry w Chrystusie, którzy takiemu błędowi ulegli, to faktycznie oni zaliczają się do ciała Chrystusowego, są poślubieni jednemu mężowi, aby móc się mu przedstawić. I czytamy o tym między innymi w 1 Koryntian 12, rozdział 27, werset. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna. Albo jak widzimy w Słowie Bożym, że jest to w 2 Koryntian 11, 2. Albowiem gorliwym jestem ku wam gorliwością Bożą, bom wam przygotował, aby was stawić czystą panną jednemu mężowi Chrystusowi. 2 Koryntian 11, 2. Nie dajmy się zwieść tego typu fałszywym naukom, bo Chrystus ma znowu przyjść, aby wziąć swoją oblubienicę. I nie możemy tego traktować powierzchownie. To jest po prostu niemożliwe, żeby tak postępować. Niech słowa z kilku miejsc Nowego Testamentu nas zachęcą. Między innymi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 3 werset. Pan Jezus powiedział: a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdziem ja jest i wy byli. Ewangelia Jana 14:3. Albo Efezjan 5 rozdział 23 i 32.
Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła, a On jest Zbawicielem ciała. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i Kościele. Bądźmy czujni. Nie wyzbywajmy się w ten sposób tak pocieszającej prawdy, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Weźmy materiały do notowania. Zacznijmy studiować Słowo Boże. Weźmy jakieś narzędzia do pisania, do zaznaczania w swojej Biblii wszystkich tych miejsc, które mówią o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. A dzięki temu zobaczycie, jak znaczna część Słowa Bożego poświęcona jest kwestii powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Duch Święty, co widzimy przez tak liczne miejsca Słowa Bożego, jeśli Duch Święty uważa tą naukę za tak ważną sprawę, to czyż ta sprawa powtórnego przyjścia Pana Jezusa nie zasługuje na naszą uwagę? Słowo Boże upomina nas, co widzimy między innymi w 1 Koryntian, 1 rozdział, 7 werset. Przetoż pocieszajcie jedni i drugich tymi słowami, tak iż wam na żadnym darze nie schodzi, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli 1 Koryntian, 1 rozdział, 7 werset i 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 18 werset. Słowo Boże upomina nas, abyśmy na tą naukę zwrócili uwagę. Tak mówi na przykład w objawieniu 1 rozdział 3 werset. Błogosławiony kto czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego i zachowują to, co w nim jest napisane. Albowiem czas blisko jest. Czas blisko jest. Objawienie 1 rozdział 3 werset. I nie da się tego przeoczyć. I nie da się tego zignorować, jeżeli chce się być wiernym Panu Jezusowi. W przeciwnym wypadku grozi nam niebezpieczeństwo potępienia. Tak, 42 po prostu werset z Izajasza. Lecz jeśli by rzekł on sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swoim. Przepraszam, nie chodziło o to miejsce, które podałem, tylko to jest z Łukasza 12, nie 42. Łukasza 12, rozdział 45 do 46 wersetu. Lecz jeśli by rzekł on sługa w sercu swoim, odwłacza Pan mój z przyjściem swoim i począłby bić sługi i służebnice, a jeść i upijać się, przyjdzie Pan sługi onego dnia, którego się nie spodzieje i godziny, której nie wie, i odłączy go, a część jego położy z niewiernymi. Łukasza 12, 45-46. I drugie, podobnie napominające nas miejsce jest z Łukasza 21, 34-36. A strzeżcie się, aby snać nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by przyszedł na was ten dzień, albowiem jako sidło przypadnie na wszystkich, którzy mieszkają na obliczu wszystkiej ziemi. Przetoż czuwajcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, a stanąć przed Synem Człowieczym. Łukasza 21, 34-36. Kolejne miejsce to jest z 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 do 7 wersetu. A o czasach i chwilach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano, albowiem sami dostatecznie wiecie, iż on dzień pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagle zginienie przyjdzie,
jako ból na niewiastę, a nie ujdą. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Wszyscy wy jesteście synowie światłości i synowie dnia. Nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. Przetoż nie śpijmy jako i insi, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwymi. Albowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy się upijają. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Dlatego podsumowując tą moją zachętę na ten czas, proszę, abyście badali teksty zacytowane po prostu w Słowie Bożym na ten temat i abyście te teksty studiowali z uwagą ze Słowa Bożego. Te, które tutaj podajemy, też warto, żebyście sobie gdzieś wynotowali. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni wykład z tego takiego tematu. Mam życzenie, żeby więcej było tych spotkań na ten temat. I być może się uda. Jeśli się uda, to te miejsca proszę, żebyście wynotowywali. I bardzo zachęcam, żebyście powynotowali, dali mi zwrotną informację, czy mamy kontynuować te zagadnienia, czy nie. Jeśli przeczytacie te miejsca i porozmawiamy wspólnie, to będzie to dla mnie sygnał, czy powinniśmy dalej pogłębiać tą wiedzę, czy też ta potrzeba już jest zrealizowana samodzielnie i nie ma potrzeby, żebyśmy wspólnie to rozważali, tylko każdy indywidualnie się temu odda. Więc zbadajcie teksty, badajmy te teksty, które tutaj przytaczane były. Jest jeszcze dużo innych tekstów, które jeśli będziemy się zajmować tym tematem, będą tutaj przytaczane na naszych spotkaniach. I mam nadzieję, że te teksty, które są w większości wypowiedziami Jezusa i apostołów Jego, zachęcą was do, zachęcą nas wszystkich do stosowania tej nauki w celu pobudzania nas do czujności, pokuty, cierpliwości, wierności w służeniu, braterskiej miłości. I będzie nas to osądzać słowo, czy może być coś bardziej praktycznego, zachęcającego nas niż powtórne przyjście Pana Jezusa. Słowo Boże twierdzi, że to jest najbardziej praktyczna, zachęcająca do praktycznej świętości nauka, oczekiwanie Syna Jego. Więc jeżeli nie ma w Słowie Bożym innej nauki, która by miała tyle mocy, tak głębokich zachęceń do umartwień ciała oraz zwrócenia nas ku Bogu i pracy dla Boga, pracy dla dusz ludzkich, żeby je pozyskać dla Chrystusa. I ta nadzieja i radość i korona chluby, którą jest właśnie efekt naszej pracy, to jest związane z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, to jeżeli tak jest, no to jaka inna nauka może nas zachęcać? Możemy o tym przeczytać między innymi w Daniela 12, rozdział 3, werset. Ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, a którzy wielu ku sprawiedliwości przywodzą jako gwiazdy na niebie. Daniela 12, rozdział 3, werset. Oraz 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 19 werset. Albowiem któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby? Czy nie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie przyjścia Jego? 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, 19 werset. Te słowa jednoznacznie nam pokazują, że to właśnie nauka o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa jest kluczowa do utrzymywania nas w świętości i oczekiwaniu na Pana Jezusa. I dlatego diabeł zaatakował ją tak agresywnie, twierdząc, że jego słudzy twierdzą, że dziś już jest nowe przymierze, twierdzą, że już milenium nastało, że już tysiąclecie nastało, albo rozmywają tą naukę
zadając kłam Słowu Bożemu, które Słowo Boże mówi wyraźnie, że Nowe Przymierze będzie zawarte z Judą i Izraelem. A ci kłamcy, podający się zasługi Chrystusowe, twierdzą, że rzekomo Nowe Przymierze ma jakikolwiek związek z Kościołem chrześcijańskim, co jest podłym oszustwem religijnym, mającym na celu po prostu doprowadzać do zatracenia dusze ludzkie. Kto tak twierdzi, jest w najgłębszym zdemoralizowanym stanie. To jest obrzydliwe. I teraz, jeżeli mamy tą naukę o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, to musimy pamiętać, że to celem jest nasza Rzeczpospolita w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego. Te słowa to jest cytat z Filipian 3 rozdział 20 do 21 wersetu. Przytaczam go słowo w słowo. Aleć nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału Jego. Filipian 3 rozdział 20 do 21 wersetu. To oczekiwanie na Pana Jezusa wywołuje w nas gorące pragnienia synowskiego przysposobienia, to znaczy odkupienia ciała naszego, i też potwierdza nam to Słowo Boże z kilku miejsc, m.in. Łukasza 21 rozdział 28 werset. A gdy się to pocznie dziać, spoglądajcież, a podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze. Łukasza 21-28 oraz Rzymian 8-23. A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując przysposobienia synowskiego odkupienia ciała naszego. Tak uczy Słowo Boże, List do Rzymian i Ewangelia Łukasza. Z punktu widzenia nauki o powtórnym przyjściu Pana Jezusa możemy patrzeć na świat jako na rozbity okręt płynący po oceanie. Rozbity okręt jest ilustrowany przez słowa m.in. z Mateusza 7 rozdział 13-14, gdzie Pan Jezus wzywa: wchodźcie. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. A wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Mateusza 7 rozdział 13 i 14 werset. Kolejne miejsce, 1 Tesaloniczan 5 rozdział 3 werset. Bo gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy na nich nagłe zginienie przyjdzie, a nie ujdą. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 3 werset. Kolejne miejsce to jest miejsce, które mówi nam o słowach Piotra apostoła. 2 Piotra, 2 rozdział, 3 do 9 wersetu. I przez łakomstwo z myślonymi słowami wami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd, także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych. I miasta Sodomczyków i Gomorczyków popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. A sprawiedliwego Lota, onych bez niezbożników, rozpustnym obcowaniem strapionego, wyrwał.
Albowiem widzeniem i słyszeniem on, sprawiedliwy, mieszkając między nimi dzień po dniu, duszę swą uczynkami ich niezbożnymi trapił. Umie Pan pobożnych z pokuszenia wyrwać, a niesprawiedliwych na dzień sądu ku karaniu zachować. 2 Piotra 2:3-9. Jeszcze przychodzi mi na myśl, żebyśmy zajrzeli do 2 Piotra 3:5-12. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że niebiosa dawno się stały i że ziemia z wody i w wodzie stanęły przez Słowo Boże. Dlatego ten pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął, lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia, tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi, iż jeden dzień u Pana jest jako 1000 lat, a 1000 lat jako jeden dzień. Nie omieszkiwa Pan z obietnicą, jak to niektórzy mają za omieszkiwanie, ale używa cierpliwości przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty udali. A on, dzień Pański, przyjdzie jak złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej spalone, będą, ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie się na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. Tak więc jasno widzimy, że z punktu widzenia nauki Słowa Bożego, która zapowiada powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, świat doczesny możemy porównać do po prostu już ruin, do takiego rozbitego okrętu. I przez to, czego uczy nas Słowo Boże, jesteśmy zachęcani do wytężania wszystkich naszych sił. Po co? Po to, abyśmy mogli kogokolwiek z ludzi tego świata wyrwać, uratować. Bo jeżeli tego nie zrobimy, oni pójdą do piekła na wieczne zginienie. I 1 Koryntian 9:22 mówi o Pawle: stałem się mdłym jako mdły, abym mdłych pozyskał. Wszystkim stałem się wszystkim, abym przecie niektóre zbawił. 1 Koryntian 9:22. Większość, jeżeli nie wszyscy spośród braci zajmujących się szerzeniem Ewangelii, to są ludzie, którzy rzeczywiście wierzą, że Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu i zabierze Kościół do siebie, że wszyscy zbawieni będą zabrani do nieba żywcem. I to jest bardzo ważne, że to jest powiązane, Ewangelia z wiarą w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy uważają, że nowe przymierze już jest, czyli nikt nie będzie mówił poznaj Pana, bo wszyscy Go znają, to są zwodziciele. Oni twierdzą, że już nastało milenium, nastało tysiąclecie, nastało nowe przymierze i w nowym przymierzu przecież jest powiedziane, że wąż będzie się żywił prochem, w nowym przymierzu dziecko będzie się nad jamą żmii bawić. Tak, takie rzeczy wierzą, że dziś już rzekomo są. Cóż za oszustwo, wszyscy znają Pana. No to jeżeli wszyscy znają Pana, logiczne, że nie ewangelizują, łączą się w ekumenii i razem z diabłem ramię w ramię maszerują przeciwko dzieciom Bożym, przeciwko Królestwu Bożemu. Choć twierdzą oczywiście inaczej, przybierają pozór pobożności, choć ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Szatan przybiera postać anioła światłości, tym bardziej jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości, mienią się takowymi, więc nie daj się oszukać. Powtórne przyjście Pana Jezusa jest jeszcze przed nami w momencie nagrywania tych słów. I jeszcze nie nastało nowe przymierze.
to jest nieprawda, żeby ono nastało. Pan Jezus przyjdzie znowu, weźmie najpierw Kościół do siebie, zacznie się 7-letni ucisk. Po 7-letnim ucisku Pan Jezus razem z wierzącymi przyjdzie na ziemię i potem dopiero zostanie ustanowione nowe przymierze z Izraelem i Judą. I tak Słowo Boże nas uczy. Więc możemy wierzyć apostołowi Piotrowi, że mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świeccy w ciemnym miejscu świecącej, bo świeca świeci w ciemnym miejscu, świecącej w ciemnym miejscu dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął, a jutrzenka weszła w sercach waszych. I to jest z drugiego listu Piotra, 1 rozdział, 19 werset, te słowa dosłownie brzmią. I mamy mocniejszą mowę prorocką, której pilnując jako świecy świecącej dobrze czynicie, ażby dzień oświtnął i jutrzenka weszła w serca wasze. 2 Piotra, 1 rozdział, 19 werset. No i dalej też mamy przypomnienie od apostoła, żebyśmy dobrze sobie te słowa zapamiętali, co widzimy w 2 Piotra, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Najmilsi, już ten drugi list do was piszę, którym wzbudzam przez napomnienie uprzejmą myśl waszą, abyście pamiętali na słowa przepowiedziane od świętych proroków i na przykazania nasze, którzyśmy apostołami Pana i Zbawiciela. 2 Piotra, 3 rozdział, od 1 do 2 wersetu. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, jak Piotr, apostoł, nas zachęca, żebyśmy trzymali się nauki o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego to jest ważne, żebyśmy pobożnie studiowali Słowo Boże na temat proroctw. I to nie jest nic, co uczyniłoby z nas bezużytecznym. To jest najbardziej użyteczne. Zajmować się powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus może przyjść po nas jeszcze dzisiaj, bo tak mówi Słowo Boże. Więc każdego dnia oczekuj Syna Bożego z niebios.